going back to the beginning, wracając do początku. One of the sciences that help us understand our nature. Jedna z nauk, które pomagają nam zrozumieć naturę. Is what is called Vedic astrology. Vedyjska astrologia. Or Jyotish. Jyotish. Jyot means light. Jyot znaczy światło. And Isha means God. Isha znaczy Bóg. So it's a God-giving light. Światło dane przez Boga. It helps a person to see where it walks. Które pomaga zrozumieć o sobie stronę, w którą idą. Because all material ingredients are dark. Wiesz, wszystkie materialne składniki są w ciemności. The sun is just a spark of the energy of Vishnu. Słońce jest iskrą energii Vishnu. Just that spark is illuminating the whole universe, dark universe. Tylko ta iskra oświeca cały ten wszechświat. So the reflection of the light of this sun, odbicie światła tego słońca, with these nine planets, i te dziewięć planet, they give us different proportions of our life. Dają nam różne proporcje życia. It's our health, nasze zdrowie, our even our ability to be brilliant ourselves. Nawet naszą umiejętność do bycia bardzo mądrym. The ability to perceive other people, umiejętność dostrzegania innych, relate with the world, nawiązywania związków ze światem. All comes through this material brain. Przechodzi przez ten materialny mózg. With all these ingredients make sense, so you can say, with all these ingredients converge. Przy użyciu tych wszystkich składników ma to sens, one się łączą. It's like in this computer you have so many different parts. Tak jak ten komputer ma wiele różnych części. But they all meet in the hard drive. Ale wszystkie one spotykają się na twardym dysku. How many of you work in this? Ilu z was pracuje nad tym? One at least. Two. Przynajmniej jeden, dwóch. Typical. Trudne. Because you need some intelligence to work. Potrzebna jest inteligencja do pracy nad komputerem. So many different parts. Tak wiele różnych części. There is a hard drive where all the information is stored. Ale na twardym dysku wszystkie informacje są zgromadzone. Because of the information is condensed there, then we can arrive to the parts too. Te informacje są tam skondensowane, wtedy możemy również skupić się na częściach. So this computer sees. Ten komputer widzi. You know, through the camera, ma kamerę, there is sound also, dźwięk, and then you can use it. I możesz go wykorzystywać. The skin, the tact, poprzez dotyk skóry. So you get into these three senses. I zdobywamy te trzy zmysły. The skin, the eyes and the ears. Uszy, oczy, skóra. So what we are talking here? Więc o czym tutaj mówimy? Fire. Ogień. Brain, mózg. You remember that the fire can be perceived through three. Pamiętacie, że ogień może być postrzegany przez trzy. So it's a brainy thing. Więc jest to inteligentna rzecz. Now how much information we store in our brains? Ile informacji przechowujemy w naszym mózgu? But where did it come from? Skąd one pochodzą? Not just from inside, but from outside. Nie tylko z wewnątrz, ale i z zewnątrz. So the different planets. Więc różne planety make this thing work. Sprawiają, że to działa. Just like a computer by himself is good. Tak jak sam komputer jest dobry. But only when it's connected through the web, then you can get all information through this computer. Z siecią, wtedy wszystkie informacje mogą przepłynąć przez ten komputer. You expand your little hard drive into unlimited knowledge. Wtedy powiększasz swój mały dysk twardy do nieograniczonej wiedzy. So the human form of life, i ludzka postać życia, has a great difference from other living entities. Jest wielką różnicą od wszystkich innych żywych istot. Because has these higher chakras. Gdyż ma te wyższe czakry. The sun is our clarity. Słońce to nasza jasność. Sun is our ability to be brilliant with our own mind also. To nasza możliwość bycia mądrym poprzez nasz mózg. Mercury is the communication, the skills. Merkury to komunikacja, umiejętności, mowa. It's the synopsis between one cell to another. Są to połączenia, synopsy z jedną komórką a drugą. The communication from our emotions to the brain. Komunikacja emocji do mózgu. And to bring into an instrument, for example. I przeniesienie ich na przykład na instrument. That's why anger can be transmitted through
tego gniew może być transmitowany przez instrument, frustracja, cokolwiek. Our emotions go through the brain and then it's projected. Wiesz, nasze emocje przechodzą przez mózg, który wysyła je dalej. Jupiter, Jowisz. Go a little deeper. Głębsze myślenie. Jupiter is our wisdom. Jowisz to nasza mądrość. It's deeper than just intelligence. Głębsze to od inteligencji. Jupiter is also the ability to learn from sages. Jowisz to również umiejętność uczenia się od mędrców. Jupiter is also realizations. Jowisz to również realizacje. When you have a deeper sense of self, kiedy mamy głębsze poczucie siebie samych. The religious part of nature of the people. Religijna część osoby znajduje się w nim. Because it's guru. Gdyż on jest guru. W sanskrycie. Teacher. Nauczyciel. Saturn. Saturn. Is our seriousness. To jest nasza powaga. If we don't take this serious, jeżeli nie weźmiemy tego poważnie, we're gonna be playing only with Venus, Moon and Mercury. To będziemy bawić się tylko przy pomocy Wenus, Księżyca i Merkurego. This is what most of the people want. I tego chce większość ludzi. Venus means sex. Wenus oznacza płeć przeciwną. Luxuries. Luksusy. Pleasures. Przyjemności. And the moon means the emotion that you put into that. I księżyc oznacza emocje dodane do tego. Mercury means good humor. Mercury oznacza poczucie humoru. Communication. Now, you need also a good moon. Potrzebny ci również dobry księżyc. And for example, now you need tolerance. Na przykład, teraz potrzebna jest tam tolerancja. Because this is attacking. Wiesz, to jest atak. If you want it or not. Jeżeli chcecie tego czy nie, i tak tutaj przybywa. The five ones there, they are having fun. Ci, którzy tam grają, dobrze się bawią. And another thousand there also. Tysiąc też. Into the fun. Pozostałe tysiące też się bawią. But it's an attack. Ale jest to atak. It's a march. Marsz. Again. Ponownie. This is energy that is being Mars rules. Mars zarządza atak. Atakiem. Marcha. Marsz. March. Marching band. Marszująca. Drums are ekipa. For war. Mars, Bóg wojny. Drums are war. Bębny to wojna. So, if you don't have a moon peaceful, jeżeli nie masz księżyca spokoju, then you feel like, wtedy czujesz się, or you join them, lub przyłączasz się do nich. It's a jump there. Można tam skakać. Like this is life. Takie jest życie. So all this is perceived by this. Wszystko to postrzegane jest przez te. Now. Venus is not only pleasures, etc. Venus also means peacefulness for spiritual development. To nie tylko przyjemność, ale również spokój w rozwoju duchowym. The moon is not just emotion, but it's devotion also. Umysł to nie tylko emocje, ale również oddanie. Mars is protective. Mars jest obrończy. It's not just attack, but it's defense. To nie tylko atak, ale i obrona. So your immune system. Więc swój układ immunologiczny. Depends on Mars. Sun, Marsa, Słońca. This is the immune system. To jest układ immunologiczny. Defensive system. Obronny. So our psychology has a lot to do with the position of these major planets. Nasza psychologia ma duży związek z pozycją tych głównych planet. And the 12 zodiac signs. I 12 znaków zodiaku. Like for example, na przykład Jowisz. Rules Pisces and Sagittarius. Zarządza rybami i strzelcem. Venus rules Venus. Taurus zarządza bykiem i wagą. Mercury, Merkury, Virgo and Gemini, panna i bliźnięta. The sun only Leo, słońce tylko lew. And the moon only Cancer, księżyc tylko rak. Saturn, Capricorn and Aquarius, Saturn, koziorożec i wodnik. And Mars, Scorpio and Aries, Mars, skorpion i baran. So now you also can understand the nature of each one of these zodiac signs. Teraz rozumiecie naturę tych znaków zodiaku. Like this is Jupiter. To jest Jowisz. Guru. Guru. So someone who is Sagittarius or Pisces
ktoś, kto ma strzelec i ryby, będzie miał większe pragnienie wysłuchania wyższej wiedzy. Someone who has more Venus. Ktoś, kto ma więcej Wenus. What will be the organs who will be more inclined? To które organy będą częściej używane? Sex organs. Seksualne organy. So this is procreation. To jest prokreacja. Fertility. Płodność. And sex desire. I pragnienia seksualne. Sensuality also. Również zmysłowość. So you want to give to the skin the best. Kiedy chcesz dać skórze to co najlepsze. So what quality of clothes you use. Więc jakiej jakości ubrań używasz. What cushion you sit down. Na jakich poduszkach siadasz. So all these fancy beds, fancy cushions, fancy clothes. Wszystkie te. Your Venus promoted. Wykwintne siedzenia, kanapy, poduszki, to promuje Wenus. Now if you train a child to only get Venus. Jeżeli wyszkolisz dziecko tylko w używaniu Wenus, his expectations are only material. To jego oczekiwania będą tylko materialne. Now, Mercury. Merkury. Means communication. Komunikacja. Mercury means the interaction of knowledge between people also. Merkury oznacza interakcję wiedzy pomiędzy ludźmi. So when you have a good Mercury, kiedy masz dobre Merkury, there's a lot of language. Dużo języków. That you can understand. Możesz rozumieć. For example, people in India, by nature they know their native language, the business language, and whoever else is around. They speak other language, they learn it too. Ludzie so a rickshawala may speak three languages. Tak więc ludzie they w Indiach, nawet rozpoczynając od rikszarza, można znać nawet trzy języki, gdyż znają swój lokalny język, język regionalny i język narodowy. In Mayapur is people who speak so many languages. W Mayapur mieszkają ludzie, którzy mówią tak wielu języków. So the guy who sells fruits, he knows at least five languages. Więc człowiek, który sprzedaje owoce, zna kilka języków. Practical. Jest to praktyczne. So a good Mercury is necessary for business. Dobry Merkury jest konieczny w interesach. You have good communication, a good understanding skills, you do good business. Dobrą komunikację i umiejętności sprzedawcze, wtedy zrobisz dobry interes. Now let's rule what each planet rules. Spójrzmy teraz, czym zarządza każda planeta. This is the sun. To jest słońce. It's called Surya. Nazywa się Surya. Surya is exalted in Aries. Surya. The best position is in Aries. Eksaltowana jest w Baranie, jest to jego najlepsza pozycja. And in his own house is in Leo. I w swoim własnym domu jest w Lwie. So if someone is born with a good sun, jeżeli ktoś urodził się z dobrym słońcem, then his attitudes will be more conscious. Wtedy będzie bardziej świadomy. Also will have more clarity. Będzie również bardziej twórczy. Jaśniej, jaśniej rozumiał. They're also spiritually minded. Również duchowe zrozumienie będzie istniało w nich. Because it's just natural, if you have a good brain who's illuminated, automatically you can comprehend there is a different reality. Jest to naturalne, iż jeżeli mamy dobry umysł, możemy zrozumieć rzeczywistość. So self-confidence. Więc pewność siebie. If someone has lack of self-confidence. Jeżeli komuś brakuje pewności siebie. Lack of willpower. Nie brakuje im wiary, przebojowości. This is a different mic. Not the mic. Must be this one.
the batteries. Okay. So willpower. Siła woli. Depends on the sun. Zależy od słońca. So someone who don't have so much belief in himself. Jeżeli ktoś nie ma wielkiej wiary w siebie, has a weak sun in the chart. I ma słabe słońce w horoskopie. We can see this in the hand. Zauważymy to na dłoni. Or we can see it in the chart. Lub też w jego horoskopie. A weak sun means also weak body. Słabe słońce oznacza również słabe ciało. Weak digestion system. Słaby układ trawienny. Because the digestion system is fire. Też układ trawienny to ogień. Also very susceptible to cold weather. Również oznacza to małą odporność na zimną pogodę. And most importantly, prone to anger. I najważniejsze, że staje się wtedy skłonny do gniewu. Misunderstandings. Nieporozumienia. Because not clear understanding from others. Gdyż niejasno rozumie innych. This is when it's debilitated, the sun. Kiedy słońce jest upadłe. If someone has the sun in Libra. Ktoś, kto ma słońce w wadze. First of all, we have no trust. To znaczy, brakuje mu zaufania. Weakness in himself. Słabość w sobie. Coward. Chórzostwo. Mano, can you check, put the volume down or something? Call the person in charge who knows. We don't know, so. So, this one is very valorous. Ten jest bardzo odważny. He has a good sun. Ma dobre słońce. No fear. Brakuje mu strachu. If someone who has a weak sun, ale ktoś, kto ma słabe słońce, will be the opposite. Będzie przeciwny. Well, we hope it works. So, coward. Więc tchórz. Afraid. Bojący się. Even when you get close to heights. Nawet kiedy zbliży się do jakiejś przepaści. You will feel it in your body. To poczujesz to w ciele. Something can happen. Coś może się wydarzyć. Afraid of machinery, of fear. Bojący of się fire. Maszyn, ognia. Because the sun is fire. Gdyż słońce to ogień. Also will be unbalanced. Ego. Również ego będzie niezrównoważone. You say something, he gets insulted. Powiesz coś, czuje się obrażony. Can respond in an aggressive way. Może odpowiedzieć w agresywny sposób. Too defensive. Zbyt obronny. The sun is very nice in the morning. Słońce jest bardzo przyjemne rano. Very nice in the evening. I wieczorem. But at midday it can be too intense. Ale w południe może być zbyt silne. So someone who has a debilitated sun. Ktoś, kto ma upadłe słońce. Will be intense anytime. Zawsze będzie napięty. You wake up and you already have problems with a person like that. Budzisz się i już masz problemy z taką osobą. So just imagine in marriage. Więc wyobraź sobie małżeństwo. It's you or me. It's coming? Okay. So, for example, in marriage. Marriage means two people with two different charts together. Na przykład małżeństwo znaczy dwie osoby, czy dwa horoskopy. Can cause disaster. Może powodować klęskę. It's like if, for example, if the bass player. Tak jak na przykład, kiedy ten, który gra na basie. Is playing a different song. Gra inną muzykę. Everything will be corrupted. Wszystko się popsuje. If you don't do it, I do it. Just put the volume down. I cannot approach because it's gonna sound too much. Just gain. One says gain. Gain, you got it? Yeah, that's it. Yeah, man. Hey, Vata calling. We have some. I don't know if it's from this one. It still has battery, but...
Oh, yeah. We have batteries, bro. We have batteries. Maybe. Or someone with a FM. So better to just use a normal mic. Yeah. I think that stuff is good. Let's turn it off and then... siłę swojego mózgu. And diseases connected with the brain. I choroby związane z mózgiem. Or accidents related with the head. Lub też wypadki związane z głową. The power of the eyes. Siła oczu. The power of vision. Siła wzroku. You check the first house. Sprawdzamy pierwszy dom. And relationship with the fifth house. I związek z piątym domem. These two. Te dwa. Why? Because the digestion system is also fire. Dlaczego? Dlatego, że układ trawienny to ogień. And the first house is also fire. Pierwszy dom to ogień. So even the looks of a person, nawet wygląd osoby, has a lot to do with the fifth and the first. Ma duży związek z piątym i z pierwszym. Like for example, if someone is born as an Aries. Na przykład, kiedy ktoś urodził się pod znakiem barana. But has Saturn in the first house. Ale ma Saturn w pierwszym domu. Saturn is very weak in Aries. Saturn jest bardzo słaby w baranie. And Saturn is the slowest moving planet. Saturn jest najwolniej poruszającą się planetą. So it's gonna make to his brain also very slow. Jego mózg też będzie powolny. So communication with this person is gonna be very difficult. Komunikacja z tą osobą będzie trudna. Because the brain doesn't have this strong synapses. Mózg nie ma tych silnych synaps. And because Saturn means grief. I Saturn oznacza żal. Sadness. Smutek. Pessimism. Pessimism. Obstacles. Przeszkody. It's hard work. Ciężka praca. Harshness. Trudności. So you put all this together. Te wszystkie rzeczy razem. Then the brain is also gonna have some damage. Wtedy mózg też może doświadczyć pewnego zniszczenia. In one point in time. W pewnym momencie życia. Now, if instead of having Saturn, zamiast posiadać Saturn, someone has the sun in Aries. Ktoś ma słońce w baranie. There is the first house. To jest pierwszy dom. Aries is the place of exaltation for the sun. Baran jest miejscem eksaltacji słońca. The best place for the sun. Najlepsze miejsce dla słońca. So his brain will be quite bright. Jego umysł będzie pojętny. It will be a person who has great leadership qualities. Będzie osobą, która będzie miała wielkie przywódcze umiejętności. Also is very much inclined to protect. Również bardzo skłonny do ochrony. So for a leader of any kind, this is a very good. Tak więc jest to dobre dla każdego rodzaju father, lidera, dla ojca. Or a business person. Biznesmena. Or politician. Polityka. Because has the sun properly situated in Aries. Słońce jest właściwie usytuowane w pierwszym. What do you expect to see in a person like this in his eyes and his brain? Co oczekujemy zobaczyć w takiej osobie w jej oczach? Will be very strong look. Czy bardzo silny wygląd. Good looking body, very strong build. Dobrze przystojne ciało i mocno zbudowane. And normally they are more pita. Zazwyczaj charakteryzują się oni pita. Vata means air. Vata to powietrze.
Pita means fire. Pita to ogień. And kapha. I kapha means water. To woda. So these three kinds of people. Są to trzy rodzaje ludzi. One will be predominant, but we all have the mix. Jedno będzie przeważające, ale wszyscy mamy tą mieszankę. Like for example, she's hot. Na przykład jej jest gorąca. From all the ones who are seated here. Spośród wszystkich, którzy tu siedzą. She feels more temperature. Ona czuje bardziej temperaturę. Why? Dlaczego? He's feeling cold. Jemu jest zimno. Because some people they are born more air. Gdyż niektórzy ludzie to silniej dominuje powietrze. Others pita, u innych pita, czyli ogień. Other ones are kapha, water. A inni to kapha, woda. So just by looking at all of you, we can already see pita, vata, kapha and mix. Pita, vata, kapha lub mieszanki. Can I use you as an example? Czy mogę użyć twojego przykładu? Look for example this gentleman. Spójrz na tego pana. His eyes, jego oczy are quite open. Są mocno otwarte. He has quite open eyes and his right eyebrow rises up. Jego prawa brew wznosi się w górę. So this already shows a strong sun. I to pokazuje silne słońce. And if you see the factions, here is the square. I zobaczymy na kształt, jest tam kwadrat. This is flat and square. Płaski, kwadratowy. So this normally means the sun. Zazwyczaj oznacza to słońce. Thank you. So this is pita. Więc to jest pita. Fire. Ogień. Will be inquisitive, he will not rest until he gets Ciekawski. His thing done. Nie odpocznie, dopóki nie zdobędzie tego, co chce. We see few pitas here. I widzimy kilka osób pita tutaj. Pita. Pita. Another pita. Kolejny. Pita. Pita. You. Ty. Then we see some vatas, more air. Również vata, więcej powietrza. Here is one vata. Tu jest jeden. The gentleman is a vata. Pan tam też vata. Yep. Just pita vata. Pita vata. The lady is vata. Pani jest vata. You also vata. Ty też. And your one sitting aside of you also vata. I osoba, która siedzi obok ciebie, również vata. More vata. Air. Więcej powietrza. They are always lean. Są zawsze szczupli. Doesn't matter how much they eat. Nieważne jak dużo zjedzą. Like now they are eating. Jak oni teraz jedzą. They're fine. There are people who just temperature wise they are more low. I również osoby, jeżeli chodzi o temperaturę, jest they ona more cold. Czują szybciej zimno. Pitas they feel hot all the time. Pita im jest zawsze gorąco. And water bodies. I ciała wody. They're kind of calm. Są spokojne. You are water. Ty jesteś woda. You are water. Ty jesteś też woda. Obviously I am more water. Ja też bardziej silniejsza woda. So the bodies are accordingly, the other ones are mixed. Pozostałe ciała to mieszanki. You are water, ty też jesteś also. Woda. So people who have these natures, osoby, które mają tą naturę, they also gonna have different kinds of tendencies. Również będą mieli różnego rodzaju tendencje. They gonna grow in a particular way. They're gonna stay the middle of the life in a particular way. In the last part of their life, they were also very different. W ich dorastaniu będzie dominować jedna rzecz, w średnim wieku jedna i w na starość też inna. Obviously the sun is pita. Oczywiście słońce to pita. But the moon is water. Księżyc to woda. Huh? Like for example the moon. Na przykład księżyc. Rules all the oceans. Zarządza oceanami. Isn't it? Even with the little changes of the moon, the nawet whole ocean changes. Z niewielką zmianą księżyca zmienia się ocean. New moon or full moon depends also how much sap is inside the trees. Pełnia księżyca czy jego brak reguluje ilość wody, soku w drzewach. You don't cut trees in the full moon. Nie ścina się drzew w czasie pełni. Because it's full of sap. Gdyż są pełne soków. It's gonna take longer to dry. I zajmie im dużo więcej czasu wyschnięcie. If you cut it in the new moon, jeżeli zetniesz go w czasie nowiu, będzie dosyć suchy. So the moon rules all liquids.
Księżyc zarządza wszelkimi płynami. Our body is 75% water. Nasze ciało w 75% to woda. So how much the moon affects our own body. Jak bardzo księżyc wpływa na nasze ciało. So what will be the elements that the moon rules in our body? Jaki będzie żywioł, który zarządza naszym ciałem? And the physical side, fizyczna strona, is the blood. To krew. That's why females, they have a 28-day cycle. Dlatego kobiecy cykl trwa 28 dni. The moon has 28 days. Księżyc ma 28 dni. The moon is responsible for fertility. Jest odpowiedzialny za płodność. So that's female, they have a 28-day cycle. Dlatego 28 dni trwa cykl menstruacyjny. The moon is also responsible. Księżyc jest również for giving the flavor, the taste and the vegetables. Odpowiedzialny za aromat, smak warzyw i owoców. And the flowers. I kwiatów. That's why in the night, dlatego w nocy, the garden smells stronger. Ogrody pachną dużo mocniej. And in different facets of the moon smells even stronger. I w różnych fazach księżyca zapach jest silniejszy. The moon is nurturing. Księżyc jest odżywczy. You understand nurturing? Nurturing means into a plant also. You nurture the plant. Znaczy, że odżywia rośliny. So the moon nurtures all living entities. I księżyc odżywia wszystkie żywe istoty. With her energy. Poprzez swoją energię. And her energy is stored in the water. I jego energia przechowywana jest w wodzie. So when you touch water, kiedy dotykasz wody, you also change your moods. Również zmienia się twój nastrój. You can be very moody, very tired, etc. You touch water and you change. Możesz być bardzo rozstrojony, zmęczony. Dotykasz wody i to się zmienia. Isn't it? Prawda? We wake up in the morning very rano w sile ignorancji. But we take shower and we are completely new. Po kąpieli czujemy się zupełnie jak nowonarodzeni. Even in our mental state. Nawet nasz stan mentalny. That's why it's very important to take shower early in the morning. Dlatego ważne jest wczesnoporanne kąpiele. You should never carry the thoughts, anxieties and fears of dreaming state. Nie należy nigdy przenosić ze sobą niepokojów i myśli ze stanu snu. Because the dreaming state is tamaguna, the mode of ignorance. Gdyż stan snu to tamaguna, czyli ignorancja. The mode of goodness starts when you take shower. Sila dobroci rozpoczyna się w momencie kąpieli. And if you take shower even early, between 4 o'clock and 6 o'clock, then you experience very good mode of goodness. A jeżeli weźmiesz kąpiel nawet między 4 a 6 rano, wtedy doświadczasz siły dobroci. Because it's the time before the sun rises, it's very mystical time. Czas przed wschodem słońca jest bardzo mistycznym momentem. That's why everybody likes to sleep at that time. Dlatego wszyscy lubią spać o tej godzinie. Because it's like the best sleep. Jest to najlepszy sen. But if you wake up at that time, czyli budzisz się o tej porze, and you practice meditation or praktykujesz medytację, or any kind of spiritual practice, i każdy rodzaj duchowej praktyki, it's the best to start the day. Jest to najlepszy moment na rozpoczęcie. If you wake up after the sun has risen, jeżeli budzisz się po wschodzie słońca, then you enter into the mode of passion. Wtedy wchodzisz w siłę pasji. Passion means anxiety. Pasja znaczy obawę, niepokoje, speed, prędkość. You're late. Spóźniłeś się. You're already in time, never in time for anything. Na wszystko ci zabraknie czasu. Then you eat in the mode of passion. The results are also. Wtedy też jesz w sile pasji. No peace. I rezultaty nie przynoszą spokoju. And the mode of ignorance starts when the sun sets. I siła ignorancji zaczyna się, gdy zachodzi słońce. So the moon in the physical side rules blood, fertility. Więc księżyc z fizycznej strony zarządza płodnością, flegmą, and protection of the pleuras. I ochroną skóry. But in the mental side, the moon is our emotions. Ale z mentalnej strony księżyc nasze emocje. Someone who has a good moon, ktoś kto ma dobry księżyc, moon in Taurus, moon in Cancer, w Beku czy w Raku, they are easy going. Są w porządku osobami. And they have a more motherly, nurturing nature. Mają bardziej taką matczyną, odżywczą naturę. They are gentle, they are kind, they are supportive. Delikatni, dobrzy, wspierający.
they are always empathetic with the problems of others. Współczują w problemach innym. They make very good friendships. Bardzo dobre przyjaźnie zawiązują. Their emotions are also maintained properly. Emocje są również utrzymywane. They're charming, attractive, charismatic. Atrakcyjni, charyzmatyczni. Like the moon. Jak księżyc. The moon is attractive all the time. Księżyc jest atrakcyjny cały czas. A full moon or a small moon? W pełni czy w nowiu. But when the moon is very weak, kiedy księżyc jest słaby, in Scorpio, for example, na przykład w Skorpionie, when become very capricious, wtedy staje się bardzo kapryśny, controlled by the mind, kontrolowany przez umysł, full of pessimistic, pełny pesymizmu, fears, obaw, controlling nature, natura kontrolująca, giving all the time manipulation, cały czas manipuluje. Mana means the mind, mana to umysł. Pull means to pull. Pull znaczy pociągnąć. So money pull means to pull with your mind to play the minds of others. Money pull oznacza kontrolowanie innych poprzez zabawę przez swojego umysłu. And control the mind of the other person. I kontrolowanie umysłu innej osoby. Typical of children. Typowe w przypadku very early dzieci. Age when they give their tantrums. We wczesnym wieku, kiedy przechodzą przez swoje they try to control emocje. The mind of the person who is serving them. Próbują kontrolować umysł osoby, która im służy. The children beats the floor and cries in the middle of the mall. Dziecko w środku, w sklepie, tak? Leży na ziemi, tłucze dłońmi, nogami o ziemię, płacze. And then the mother provides with everything. I matka dostarcza mu wszystkiego. From that point on, she will always use the same manipulative techniques. Od tego momentu dziecko będzie używać tych manipulacyjnych technik. The same the woman. To samo kobieta. Ask the man something the man don't wanna give. Prosi mężczyznę, she says, so I'm on nie chce dać, więc mówi, to ja odchodzę. If he begs one time, jeżeli zrobi to raz, then we'll use this technique all the time. To będzie zawsze używać tej techniki. Manipulation. Manipulacja. The same the man can manipulate. Tak samo mężczyzna może manipulować. So that's the moon. To jest księżyc. So one has to control the mind. Należy kontrolować umysł. Otherwise the mind can lead us into craziness and the emotions. W przeciwnym razie możemy oszaleć przez emocje, mental, mentalny, attitudes, stosunek. Attitudes, you know? When you say nastroje. Something, you have an attitude. Misunderstandings. Nieporozumienie. And even craziness. I nawet szaleństwo. Depression, it's up. Depresja. So the position of the moon is very important. Pozycja księżyca jest bardzo istotna. Every time there is a, you know, hurricanes, so it's always because the position of the moon. Zawsze kiedy mają miejsce huragany, ma to miejsce z powodu również pozycji księżyca. Now the moon can be put into control. Księżyc the mind. Może kontrolować umysł through mantra. Przez mantrę. Man means mind and tra means to transcend. Man to umysł, tra transcendencja. Or to, you can say, cross over. Lub przekroczenie. Otherwise we become controlled by the mind. W przeciwnym razie jesteśmy kontrolowani przez umysł. And the senses. I zmysły. The Vedic scriptures, they compare the five senses like five wild horses. Vedyjskie pisma porównują pięć zmysłów do pięciu dzikich koni. The tongue wants to always taste. Język zawsze chce smakować i mówić. The skin will always caresses, wants to have perfect temperature, etc. Skóra zawsze chce być pieszczona, mieć doskonałą temperaturę. And the mind is like the rein that controls these horses. Umysł jest jak cugle, lejce, które kontrolują te konie. These reins has to be controlled by the intelligence. I te cugle musi kontrolować inteligencja. Then the passenger, which is the soul, can tell the intelligence where to go. Wtedy pasażer, którym jest dusza, może im mówić, dokąd mają się udać. If you don't have that kind of control, jeśli nie masz tego rodzaju kontroli, the horse is gonna pull in their own directions. To konie pociągną cię w swoją własną stronę. And the mind will be without able to control the senses. I umysł nie będzie w stanie kontrolować zmysłu. That's why it is the imbalance in life. Dlatego jest brak równowagi w życiu.